Ta nasza smugoniowa dała mi od niechcenia do zrozumienia, no, że przyjaźni się z sobą, księżniczką. Przyjaźni się z księżniczką? A ona tam jest przed szkołą? Kto? No ta, mówię, smugoniowa. A jest? Jasieniu, jest. Ale ty sobie po próżnicy złotej główki smugoniową nie zabrałeś. Najprzód to nie pasuje, żeby tu oczy przewracać, to sobie wyperswaduj. W mieście możesz, a tu uważasz, panie profesorze, nie? No, zrozumiano? Ach, te piękne, łagodne, powabne, pociągające oczy. Rzeczywiście smugoniowate. Umieszczasz w budżecie swoich wakacyjnych przyjemności? No. To należy do dziedziny twej antropologii, no powiedz mi, Antoś. Mój kochany, oczy ma ładne i cała jest śliczności. Ale co z tego, żebyś ty był, albo żebym ja był podobny do tego Przełęckiego, to może by tam spojrzała w naszą stronę. Teraz to patrzy na mnie, a widzi Przełęckiego. Żeby stał za nią z tyłu, z boku, a nawet za drzwiami. Robicie z Przełęckiego jakiegoś bożka, Apollina. A ty, Apollina, bracie, nie przypominasz. Ani Amfas, ani Sprofilu. Nie mam pretensji. No i słusznie. Niekoniecznie znowu trzeba być Apollinem, żeby mieć jakie takie powody. Chcesz się czymś pochwalić? Nie, pochwalić, nie pochwalić, ale mogę ci opowiedzieć, jeśli ciekawa. Otóż... Idą tutaj. Przełęcki peroruje. Księżniczka, księżniczka, wielkie słowa, to jest po prostu mój antropologu podstarzałe pudełeczko. O, panowie profesorowie, przyjęli już jaśnie pannę. Komedia, słowo daję, że komedia. Każą nam, profesorom uniwersytetu, ludziom poważnym, witać jakąś tutejszą arystokratyczną znakomitość, jak gumiennym ekonomom i fornalom z jej majątku. A mogliście, koledzy, oprzeć się, nie pójść. Dlaczego żeście poszli? Dlaczegośmy poszli? Przełęcki kazał, więc poszliśmy. Przełęcki kazał, ja nie rozumiem. My z Kleniewiczem nie poszliśmy tam wcale i kwita. No tak, no cóż, mnie mogą obchodzić życzenia albo rozkazy Przełęckiego. W ogóle nie podoba mi się to burmistrzowanie Przełęckiego. Przybiera tony jakiegoś nad nami rektora czy dziekana. Ja nie chciałem mówić przy tym nauczycielu, smugoniu. Trzeba rozmówić się otwarcie, szczerze z Przełęckim. Niech sobie sam skacze koło tej panny. A my co? Ależ koledzy zapominają, dlaczego on skacze. Koledzy raczą zwrócić uwagę. Cel jest niemały. Może przeszkadzamy, przepraszam. Pozwoli pani przedstawić sobie nasze ciało. Oto geolog, doktor Radostowiec, o którym tyle. Co? Tyle. Przewraca kamienie, pastwiska, podorywki, a szczególnie wzgórza całej okolicy. Przynajmniej chce przewrócić wszystkie ustalone o niej pojęcia tutejsze. Niestety, jesteśmy tutaj tak zacofani, że nawet ustalonych pojęć w tej dziedzinie wcale nie posiadamy. Sami nie wiemy, co posiadamy. Właśnie, właśnie. Nie sądzę, łaskawa pani, żeby tak źle było z tą okolicą. A co do moich przewrotów, to mieszkańcy mogą być spokojni. Wszystko zostanie na miejscu. Kamienie, pastwiska, podorywki. A gdzież jest nasza kochana gospodyni, pani Smugoniowa? Bez niej jak bez słońca. Zajęta jest jeszcze wyprawianiem dziatwy. Zaraz tu będzie. Doktor Kliniewicz, antropolog. Jestem doktor filozofii Ciekocki, nauczyciel gramatyki. Jakże jestem szczęśliwa, poznając panów, witając panów w tej szkole. Jeszcze tylko dwóch z serii najciężej uczonych. Doktor Wilkosz, nasz sławny historyk. Bardzo mi miło. A to doktor Zabrzeziński, niestety historyk sztuki. Do usług. On to właśnie odkrył porębiany. Ach, więc to panu profesorowi zawdzięczamy te szczegóły o naszej kochanej ruinie, te prawdziwe rewelacje, które mi w krótkości powtórzył właśnie profesor Edward. Pewnie wszystko poprzekręcał według swojej zasady względności. Porębiany same mówią za siebie każdym złomem ciosu, każdą skarpą, sklepieniem, kształtem okna. Przepyszny zamek. I taki oto zamek w ruinie, o los. Ach!
Jest nasza pani Dorotka. Jestem. No to może byśmy usiedli, wprawdzie nie ma na czym. Zaraz przyniosę krzesła od siebie. Dziękuję, moglibyśmy tutaj w ławkach usiąść. O? W ławkach? A tak, tak, że to w szkole. Przed chwilą siedzieli tutaj nauczyciele, ludowi nasi słuchacze. Ciekawa jestem, czy też w tym roku ilość słuchaczów powiększyła się? Bardzo. Musieliśmy ograniczyć ilość przyjętych. Zgłoszeń mieliśmy ogrom. Z całej naszej prowincji koledzy pośpieszyli ze zgłoszeniami. Gdzież byśmy mogli pomieścić tylu ludzi? Bo teraz mieszczą się w chłopskich izbach. Jak mogą. Do dzieła, koledzy, do dzieła. Do dzieła, powiada nasz dziejopis. Dobrze. Ułatwię panom początek, który jest zawsze i wszędzie najtrudniejszy. Chodzi o zamek, o porębiany. O porębiany, złota księżniczko, o porębiany. A więc do dzieła. A więc to cóż chodzi, no, mówmy otwarcie. Jesteśmy ludźmi jednego ducha. Gdyby nasz zespół pracujący tutaj w lecie z tak dobrym rezultatem posiadł ten stary, nieużyteczny zamek, gdybyśmy się mogli tam roztasować... No przede wszystkim tam zmieściliby się wszyscy nauczyciele ludowi naszej prowincji. Mogliby mieć w porze letniej za darmo pomieszczenie, noclegowisko podczas kursu. A, znakomicie, w tych dolnych salach, znakomicie. W jednej z tych mnóstwa pustych jam, a z czasem kiedyś sal, założyłoby się laboratorium i muzeum geologiczne tej okolicy. Ludzie zwiedzający nauczyliby się patrzeć na rzeczy, rozumieć te bezcenne wartości, po których depcą bezmyślnie, albo które niszczą jak wandale. Mało jakąś izdebkę dla antropologa. W największej sali urządzi się kinematograf naukowy, głównie przyrodniczy. Jednym słowem, zgarniamy z całej tej okolicy wszystko, co nasza wiedza uzna za wartość. Wszystko, co na tej przestrzeni godne jest myśli, i wciągamy do zamczyska porębiańskiego. A w zamian dajemy tejże okolicy ze starego rumowiska stokroć, tysiąckroć, milionkroć więcej niż ta okolica nam dostarczy. Damy jej wszystko. Damy jej wiedzę o sobie i o swym jestestwie. A więc? Cóż ja mam począć? Czyliż po tym, co tutaj panowie mówili, ja jedna śmiałabym podnosić głos. To są moje porębiany, ale nie ma tutaj mojego administratora, właściwie opiekuna od dzieciństwa pana Bęczkowskiego. W sprawach majątkowych nic nie robię bez jego rady, a właściwie bez decyzji. Owszem, pan administrator jest we wsi, w kancelarii, na leśnictwie. Ach, jest pan Bęczkowski, to doskonale się składa. Trzeba go poprosić tutaj. Czy mogę pójść po pana administratora? Proszę, proszę, bardzo proszę. Zanim pan Bęczkowski postawi nam tutaj swe twarde weto, bo je pewnie postawi, czy pani sama własną mocą i władzą? Kujemy żelazo, póki gorące. A więc tak. Ja, Celina Sieniawianka, darowuję starą ruinę zamku zwanego Porębiany, który leży w granicach moich tutejszych folwarków, panu doktorowi Przełęckiemu. O nie, co to nie. Nie mnie pani, lecz naszym kursom wakacyjnym. Zespołowi profesorów i uczniów kursu wakacyjnego. Nie. Od pana profesora Przełęckiego dowiedziałam się przed rokiem o idei tych wykładów z publicznych prelekcji. On właśnie pierwszy w roku zeszłym wykłady tutejże z niemałym trudem organizował. Patrzyłam na to. Więc jemu tylko tak, proszę panów, mogę zrzec się tego zamku. Czy zgoda, panie doktorze? O, róbże tu, co chcesz. Witam państwa. Och, panie Karolu, naważyłam tutaj piwa. Oho. I drżę. Ja zaczynam drżeć. Nie mam wcale pragnienia na to piwo. W tutejszej szkole odbywają się podczas lata wykłady dla nauczycieli wiejskich. Wykładamy tutaj my,
profesorowie uczelni wyższych zapewne. Zresztą pan dobrodziej wie. A wiem. Darowałam jednemu z profesorów, głównemu inicjatorowi inwazji oświatowców na naszą okolicę, naszą poczciwą ruinę, zamek Porębiany. Co za zamek, ruinę Porębianek? Pani, zamek? Po cóż to ubogojca? Właśnie tam będą się odbywały wykłady. Wykłady w tej ruderze na Jalowcowej Górze? Rudera, której jestem właścicielem, zamieni się na wspaniały gmach szkolny, gdy ją się wyrestauruje. Poczytuję za swój obowiązek uprzedzić panie i panów, że myśl o jakiejkolwiek restauracji części zamku wymagałaby kapitałów tak olbrzymich, iż jest to po prostu senne marzenie. Zobaczy się, panie Karolu, zobaczy się. Dla mnie ta sprawa i dziś jest oczywista. Pan jest moim opiekunem od dzieciństwa. Pan najlepiej strzeże i przysparza mi wszelkiego dobra. Ale, panie Karolu, musimy odrestaurować zamek. Co? Czy to ja mam restaurować? No niech pan powie. Któż? No, ja tym panom nic nie ofiarowywałem. No ale ja samowładnie ofiarowałam Porębiany. Musimy oddać zamek jako budynek mieszkalny. Nie, no to prawdy, można oszaleć, słysząc takie rzeczy. Stare hasło, zastaw się, a postaw się. Postawimy się, panie Karolu. Nie, jako administrator i opiekun, jeśli nie osoby, to majątku księżniczki Sienabianki, którą, że tak powiem, na ręku wypiastowałem uroczyście i głośno. Wobec wszystkich protestuję. Oto wszystko, co mam do powiedzenia. Polecimy wyryć ten protest na marmurowej tablicy w głównej sieni naszego zamku Porębiany. Ponieważ sprawa jest dokonana, a sam obiekt darowizny nie wszystkim może dokładnie znany, proponuję, abyśmy wszyscy udali się do zamczyska. Obejrzymy je dokładnie, zbadamy szczegóły. Zapoznamy się na miejscu z tą ruderą, czy też z tą ideą. Znakomity pomysł. Idziemy. Niech żyje księżniczka! Niech żyje! Niech żyje! Proszę państwa, wszyscy jak tu jesteśmy, my ludzie nowi, my najnowsi, my jutrzejsi, my przyszli, złożymy wizytę cieniom zamarłej oligarchii. Idziemy. No, dlaczego pani po mnie przysłała? Byliśmy już za wsią, gdy nas jadących w breku dogonił jakiś człowiek. Powiedział, że pani kazała, żebym koniecznie i niezwłocznie wrócił do szkoły. Dlaczegoż to? Wszyscy nas tam, nie wykluczając męża pani, posądzają o schadzkę. Telegram. Do mnie? Tak. No, a co to za telegram? Od kogo? Od ekscelencji. A, naprawdę? O cóż chodzi? Upoważnił pan profesor mego męża i mnie do otwierania telegramów i listów w sprawie kursu, więc otwarłam. Tak, naturalnie. A więc przyjeżdża. I to dzisiaj. Słyszy pani? Pani Dorotko, dzisiaj. Przyniesiono ten telegram w jakieś 10 minut po odjeździe państwa w tym breku i kazałam temuż człowiekowi z poczty gonić brek i pana prosić o przybycie do szkoły. To on prosić przerobił, nakazać. No dobrze, ale jak tu pogodzić wszystko? No dziś przyjeżdża. Pociąg przychodzi za 2 godziny. Pan profesor pojedzie stąd za jakieś 3 kwadranse. Nie starczyłoby czasu na zwiedzenie zamku i powrót. Żarecki zajedzie tutaj przed szkołę. Na stację jedzie się niecałą godzinę. Zdąży pan w samą porę. Doskonale. No dziękuję pani. Już to pani Dorota zawsze wszystko załatwi ponad wszelką pochwałę. W tym wypadku obok obowiązków publicznych kierowały mną pobudki bardzo egoistycznej natury. Egoistycznej? Doprawdy. Chciałam pana troszeczkę oderwać od jego zapalczywej wielbicielki. Gdzie jest moja zapalczywa wielbicielka? Która to? Udaje pan profesor. Udaje, że nie wie. Pani,
Pomimo mojej skromności znanej w kraju i za granicą, muszę wyznać właśnie w pokorze ducha, iż wielbicielek mam taki nadmiar, że ma fła. Nie wiem. Ależ, panie profesorze, księżniczka. Tak, księżniczka? Tutejsza? Powiatowa? A nawet, że tak powiem, gminna? Pan profesor jest albo wielkie dziecko, albo wielki filut. Jestem i dziecko niewinne, i filut nie lada jaki. A jednak tutaj nie wiem, co się święci. No, no niechże już pani wszystko powie. Księżniczka kocha się w panu. A. Ale co tam kocha się? Szaleje za panem. Szaleje. W mojej obecności była zawsze chwalić Boga przytomna, a pani skądże wyszperała tę pewność, że ona tak szaleje? Od niej samej. Od niej samej. Przynajmniej źródło solidne. A widzi pan. Kiedym przed chwilą mówiła, że odwołując pana spod zamków w Porębianach, miałam na oku cel osobisty. Prawda była w tych słowach. Jeszczem co prawda, tej prawdy, mymi krótkowzrocznymi oczyma nie dojrzał. Mój mały paluszek mówił mi, że tam właśnie nastąpiłyby były wyznania. A nawet oświadczyny. Czyje oświadczyny? Oświadczyny księżniczki o rękę pana. O Boże, daj mi cierpliwość. A czemuż to panu księżniczka darowała zamek? Nie nam, nie całemu gremium, lecz panu jednemu. Nie chciała inaczej, tylko tak. Ale wie pani, że to jest zastanawiające. Dlaczego ona mnie zapisała te Porębiany? Przypuśćmyż na chwilę, że pani ma słuszność. Zachodzi pytanie małe i skromne. Dlaczego pani tak się lęka i trwoży o zmianę mego stanu cywilnego? Przychodzi mi na myśl, że to z najprostszej zazdrości odwołała mnie pani tutaj. Telegram przyniesiono. Konie będą za pół godziny. Jestem w porządku. Ejże, pani Dorotko, właśnie dziś po raz pierwszy mam wątpliwość, czy pani jest w porządku. Niech pan będzie pewny, że już nigdy nie będę szukała sposobności, żeby z panem rozmawiać tak jak dziś. Tylko dziś? Tylko dziś. A dziś się nie liczy? Owszem, ten dzień się liczy. Gdzieś się liczy. Ten dzień to dzień mojej pierwszej i jedynej zdrady. Ale tak być musiało. Dlaczego być musiało? Należała mi się za wszystko. Za wszystko. Ta jedna, jedyna nagroda. Pół godziny czasu. Od chwili przyjścia pana tutaj do chwili odjazdu na stację kolei. Gdy konie zajadą przed dom, gdy pan wsiądzie i pojedzie, skończy się moja jedyna zdrada. Mamy w skarbcu mądrości ludowej ostrzegające przysłowie. Od łyczka do rzemyczka. Oj, niech pan będzie spokojny. Nie mam zamiaru oszukiwać mego męża. Zdradzać go w znany sposób, idąc od łyczka do rzemyczka. Nie mam zamiaru opuszczać mego dziecka. Nie mam zamiaru przerywać ani skazić moich obowiązków. Tylko mieć na ustroniu małą, szlachetną platonijkę. Chciałam mieć na ustroniu w ciągu mojego całego ciemnego życia te oto pół godziny sam na sam rozmowy z panem. Koniecznie musiała pani sekret swój wypowiedzieć. Jeżeli już nikomu innemu, to mnie o to. Żeby na dnie naszej znajomości leżało to, czego się tak obawiałem. Niekoniecznie samo tylko gadulstwo było przyczyną mych zwierzeń. Zaraz powiem, co jeszcze. A, i coś jeszcze. Jakem pana zobaczyła, jakem posłuchała, co pan nam mówi, jak pan mówi, czym pan jest, czym ja jestem, ogarnął mnie wściekły wicher, zdusił mnie żal. Spostrzegłam, żem swoje życie zmarnowała, spostrzegłam, żem swoje życie cisnęła w to wioskowe majorko. A przecież po to tutaj przychodzimy wszyscy, żeby wam powiedzieć, że to nieprawda. Że wasze życie jest bogate, że wy jesteście najcenniejszym organem, solą tej ziemi. Ale co?
Nie może się pani tego wyspać. Nie mogę! Gdy pan w zeszłym roku odjechał, porwała mnie tak straszliwa tęsknota, żem była wprost bez rozumu. Chodziłam w zimie na Porębiański zamek. Są tam schody zburzone na kwadratową wieżę. Wchodziłam na szczyt i z jednego pustego okna patrzyłam w pańską stronę. Zdawało mi się takie głupie złudzenie, że jeśli wejdę wyżej, najwyżej, to coś zobaczę. Większy kawałek ziemi, który jest bliżej pana. No i co tu teraz robić? Z czym co robić? Z tymi pani amorami. Bieda, jak mi Bóg miły. Czyż w samej rzeczy taka bieda? O, no jeszcze jaka. Wszystko się teraz popsuje. I żebym też ja, to diacka, samochcąc taką pani biedę zrobił. Pan, który może wszystko, może spełnić i to, żebym ja jakoś oprzytomniała. Ciągle pani wmawia we mnie, że ja mogę wszystko. Co ja mogę? Co mogę? Pan ma taką siłę, jaką miewali prorocy, apostołowie, święci mężowie. Może pan rzucać urok, to może pan także położyć ręce na mojej głowie i odczynić urok. Niechże się pani uspokoi. Czyli pan nie ma siły i władzy proroka cudotwórcy. Stał oto tutaj na pustej górze, zburzony przed setkami lat magnacki zamek. Gruzy te oświetliło słońce wolności. Nie było nikogo, kto by się wzruszył ich widokiem. Dopiero pan, sam jeden, przyszedł do nich. Położył na nie ręce swoje i ożyją jako dom święty, jako sygnał dla całej polskiej ziemi. Tere fere, księżniczka, zadurzywszy się we mnie, postanowiła zrobić mi prezent i... Duch potężny mieszka w panu i spływa na ludzi. Cokolwiek pan zacznie, spełniać się musi. Pan ma w sobie moc. Dlatego to ja... Dlatego ośmieliłam się na tę rozmowę. Chcę pana błagać. O co? Żeby pan wyciągnął swe ręce, żeby pan nałożył swe ręce na moją głowę i zdjął ze mnie opętanie. I tę oto grzesznicę, ja, zaślepiony, poczytywałem za najrozsądniejszą, najtrzeźwiejszą nauczycielkę z całego grona. Chcę znów być taką. A nałożenie moich wszechwładnych rąk ma to sprawić. O kobiet. O dziwaczne stwory. Dąży to wiecznie, wszędzie i ciągle do miłości, do obnażenia się sromotnego, do zmazy, zbrudzenia, splątania, zepsucia. Rozkazuję ci, biedne serce, ucisz się. Chcę. Bądź sobą. Odwróć się ode mnie. Chcę. Zapomnij. I cóż? Bóg zapłaci. Bóg zapłaci, drogi panie, za tę chwilę. O, niechże pani nie robi z siebie takiej znowu ofiarki. Ja jestem także człowiekiem z krwi i kości. Naprawdę? Ja myślałam, że pan jest tylko profesorem i tylko ideałem. Mówiła tu pani niedawno, że nigdy nie zdradzi męża, nie opuści dziecka. A ja mówiłem od łyczka do rzemyczka. Któż miał słuszność? Nie ma w tych rzeczach granicy, dzieciątko moje. Jakaż to siła mogłaby nas powstrzymać? Cóż teraz będzie? Wszystko jedno, co będzie. Wszystko jedno. Od chwili, gdy pan nałożył na moją głowę swe ręce, wiatr szczęścia przeniknął mnie do szpiku kości. Niczego się nie boję. Jestem mocną jak pan. Widocznie cały mój fluid przyleciał na panią, bo ja teraz jestem właśnie strapiony. Czy podobna? No tak. I nie wiem, co robić. Muszę zebrać myśli. Muszę samego siebie odnaleźć. Och, wy, złodnice, anioły, lekko duchy, tak lepiej.
Cóż im zrobiła? Zaraz. Zaraz muszę klepki zebrać. O Boże, mój mąż idzie. A, mąż idzie, ten może jakoś będzie pomocny w tej sprawie. I te pół godziny szczęścia musiał mi wydrzeć. Co? Wrócił pan z zamku na piechotę? Wróciłem. Z zamku. Nie rozumiem, dlaczego stamtąd odszedł? Wyjdź stąd. Pójdziesz na wieś i każesz sołtysowi, żeby zgromadził wszystkie dzieci szkolne przed szkołą. Sam niech tu będzie za godzinę. Minister przyjeżdża. Oto forma zachowania się względem kobiety. Godna ciebie. Istotnie. Pański sposób zachowania się względem kobiety nie należy do zbyt wytwornych. Jeszczem się od pana lepszego nie nauczył. Szkoda. Gdy my tam wszyscy oglądaliśmy zamek, pan tu sobie cichaczem urządził spotkanie z moją żoną. Rozmawiałem tutaj długo z pańską żoną, tak jest. Jeżeli pan tę rozmowę chcesz nazywać spotkaniem, to ją pan tak nazywa. Milcz pan! Panu by raczej należała się ta rada, bo głos podnosisz. Nie umiem mleć językiem tak jak pan. Mówię po prostu. Od samego dna mojej krzywdy. Jakiej krzywdy? Krzywdy! Czym ja pana szukał? Czym ja szedł na spotkanie pańskie? Czym ja wzywał? Czym się panu narzucał? Żyłem tu i pracowałem po prostu ze wszystkich moich sił. Za światem w tej dziurze. Z dala od was. Pan tu przyszedłeś. Tak jest. Ja tu przyszedłem. Tak, ze wzniosłymi ideami, prawda? Z całą torbą wzniosłych haseł. Z całym worem zasad, prawd, nakazów. Można tak powiedzieć, jeśli się kto uprze. A poza tymi wszystkimi ideami, maksymami i pewnikami kryło się jedno. Szukanie miłosnych przygód. Nie. Tak powiedzieć nie można. Gdzież? Jaki przykład? Tu przykład. Na tej kobiecie była najlepszą żoną, najtkliwszą matką naszego dziecka, najżarliwszą nauczycielką, pracownicą w naszym twardym zawodzie, jakiej ze świecą nie znajdzie. Od zeszłego roku, skoro tylko pan zjawiłeś się ze swymi wykładami, ta kobieta przepadła. Jakże się to stać mogło, żeby moje, jak pan twierdzi, idee, które zmierzały do pogłębienia, polepszenia, udoskonalenia wpływu szkoły i wartości nauczycieli, mogły właśnie tak wszystko zepsuć? To ja właśnie pytam. Właśnie pytam się pana, jak to się stało. Nie mam na to odpowiedzi. A raczej znalazłbym może na to odpowiedź, gdyby mi pan swe zarzuty wyłożył. Zarzuty? Nienawidzę pana. Zdruzgotałeś moje szczęście. Wdeptałeś w ziemię moje życie. Zabiłeś mnie. Czyż mogłem tyle złego narobić? Czym? Czy odebrałem panu żonę? Nie odebrałeś mi pan może jej ciała, bo na to jest jeszcze za uczciwa. Albo jeszcze się jej pan nie zdołał swymi wybiegami zdeprawować, ale zabrałeś mi jej duszę. To pan z kolei odbierz mi tę jej duszę, jeżeli czujesz się jej godny. Nie umiem. Nie umiem, przemądrzały profesorze. Znakomity kuglarzu. Świetny apostole frazesów. Frazesów o względności wszystkiego. Jestem prosty jak dobczak w lesie. Głupi jak pień. Prostolinijny. Ordynarny wiejski belfer. Czy pan sądzisz, że ja specjalnie na pańską żonę zastawiałem sieci moich frazesów, czy na nią wyjątkowo polowałem za pomocą kuglarstw ideowych? I tego nie wiem. Oj, dolo moja, dolo. Panie, ocknij się pan.
porozmawiajmy. O czymże ja mam z panem rozmawiać? O tej właśnie pańskiej doli. Nie mogę bez niej żyć. Życie bez niej to już nie życie, to dla mnie śmierć. Mamy dziecko, małego chłopczyka, Jasia. Trzeba tego małego chłopczyka, Jasia, wziąć na ręce. Jego? Panie, cóż panu zawiniło to dziecko? Mnie nic nie zawiniło. Chcę, wierz mi pan, żebym ja nic nie był winien. Pan. Pan, który na wszystko masz sposób, który umiesz rozwiązywać najtrudniejsze zawiłości swoim niezwykłym rozumem. Nie głup nas. Mnie, mej żony, mego syna, zaklinam pana. Będę panu przez całe moje życie jak pies wierny służył. Panie... No znowu to samo. Rozum, który mi wciąż łaskawie przypisujecie, wszyscy, stał się moim tyranem. Mści się na mnie. Mam oto, spojrzę pan, wykonać naraz dwie prace. Mam sprawić, żeby pańska żona pana na nowo pokochała taką samą miłością, jaką dawniej żywiła. To jedno. A z drugiej strony mam sprawić, żeby do mnie właśnie nabrała obrzydzenia, wstrętu, pogardy. To jest drugie, prawda, nieszczęśliwy małżonku? Ja jestem wiejski chudziak, ordynarny małżonek. Pan, w krótkim czasie zdołałeś rozkochać w sobie moją żonę. Rozkochać w sobie, jak twierdzi moja żona, księżniczka. Dostałeś na własność zamek, będziesz tu kwitł, panował, działał. Czeka cię tu sława, sława powszechna za wszystko dobre, coś narobił. Sława, sława powszechna. Będą o panu trąbiły gazety. Będą się panem interesowały władze. Już się zainteresowały. Ekscelencja przyjeżdża, żeby pańskie dzieła podziwiać, żeby je własnymi oczyma zmierzyć. Sława moja, złota sława. Tylko ja jeden w oczy ci powiem. Nie śpiesz się, pan. Mamy czas. Cokolwiek się stanie, masz pan pilnie uważać na skutki. Niczemu nie przeszkadzaj, patrz swego. Ale pan jeden będziesz rozumiał sens tego wszystkiego. Ten sens schowaj sobie na pamiątkę po mnie i nikomu go nie wydaj. O, furmanka zajechała po pana. Wsiadaj pan i jedź. Na dworzec po ekscelencję. Nie pojadę. Jak to? Przecie minister przyjeżdża tym pociągiem. Jakem wracał z Zamkowej Góry, zawołał na mnie z okna biura pocztowego urzędnik poczty. Powiedział mi, że jakiej to wagi telegram. Do pana przyszedł. Śpiesz się pan. Powiedziałem już, że nie pojadę. Panie, przecie to minister przyjeżdża. Zastanów się. Nie pojadę. Pan jedź po niego. Pan, tutejszy gospodarz. Ja? A, no dobrze, ja mogę pojechać. Powiedziałbym, że w zastępstwie pana profesora, który za nie mógł. No powiedz pan, że jesteś delegowany przez nas wszystkich profesorów. Wszystkich profesorów. Uważasz pan. Jedź pan. Bo mógłbyś, czego Boże broń, spóźnić się. No jedźże pan! Dobrze, to ja jadę, ale może by rzeczywiście pan profesor... Ja tu mam lekcję. Mam tu rozmówić się z duszami moich uczniów, które mnie słuchają w tych ławach. No jedź pan. A przed wyjazdem powiedz pan swej żonie, pani Dorocie, że tutaj na nią czekam. Co? Idź pan, powiedz pani Dorocie, że tu ma przyjść na rozmowę ze mną. Boisz się pan, że to będzie schadzka? No. Idźże już. Ruszaj pan. Przeszkadzasz mi. Thank you.
Jestem. Czy mąż pani pojechał na stację? Tak, wsiadł na bryczkę i odjeżdża. Powiedział mi, żebym tutaj przyszła. Musimy się porozumieć. A cóż on mówił? Mąż pani? Tak, bardzo był wzburzony. On tu sobie chciał w łeb strzelać. To znowu krzyczał, że razem z panią i synem wyjedzie do Ameryki. Do Ameryki? Ale co najważniejsze, nie chce nam oddać dziecka. Jak to nam? No, mnie i pani. A czyż... Boże, to i o tym była mowa, o Jasiu? No, czyliż o tym mogło nie być mowy? Stawiał mi pewne warunki, stawiałem i ja warunki. Bardzo trudną miałem przeprawę z tym Belwszyną. Na odebranie mu dziecka trudno mi było nalegać, więc też bardzo miękko oponowałem, kiedy kategorycznie odmawiał. Cóż to się dzieje ze mną? Bądź co bądź, ja miałbym wychowywać jego jedynaka? Ja? Obcy? No on jest ojcem, a cóż ja? Nie wiem jak pani... Nie, ja z dzieckiem nigdy, przenigdy się nie rozstanę. O, najdroższe, najtkliwsze serce. Tak się to mówi dziś, ale życie nasze tam będzie piękne, wesołe i długie. Któż to wie, czy mały Jasio nie byłby nam przeszkodą, zawadą? O. Moje dziecko przeszkodą? Zawadą dla mnie? No co też pan mówi? Dosyć już o tym, Jasiu. Mówmy o rzeczach wesołych, o naszym przyszłym życiu, o naszym życiu wspólnym, pełnym radości nieskończonej. Proszę się ze mnie nie wyśmiewać. Któż by się śmiał wyśmiewać z tego cudu? O Boże, co my robimy? Boże, miłosierny, odpuść mi. Tu w szkole całuję się z obcym mężem. No to właśnie, nauczycielka. Proszę się nie dziwić. Nie. Ja tak przywykłam do tych ławek pełnych dzieci. Zdawało mi się, że dzieci patrzą. Proszę się uspokoić i raz wyjść z tego dzieciństwa. Ja panu powiem prawdę, ten pierwszy pocałunek nie sprawił mi rozkoszy. Przeciwnie, taki musiał być pocałunek Judasza. Judasza? O, źle. Ja o tej chwili tak strasznie dawno marzyłam. Bo ty, dziecko, zdolna jesteś do upajania się uczuciami, nie do upajania się pocałunkami. Ale to się zmieni, to się zmieni. Jak pan zechce, tak będzie. Jak pan zechce. Otóż pan zechce cię wprowadzić w życie. Będziemy troszeczkę hulać. W głowie mi się kręci, zburzyłam wszystko, a teraz... To tak się wydaje w pierwszej chwili. Później przyzwyczaisz się i zapomnisz. O czym zapomnę? O całym tutejszym parafialskim świecie uczuć i myśli. Będę w tym, że zapomnisz. Niektórych parafiańskich przyzwyczajeń nawet pan nie zdoła ze mnie wykorzenić. Sama pani mówiła tutaj, że ja zdołam dokonać wszystkiego, co zamierzę. Boże, niech pan nie będzie taki dla mnie okrutny, taki nieznany, taki obcy. W pańskich oczach jest coś z Judasza. Pan chyba umyślnie chce mnie przerazić. Ukazać mi piekło mego upadku. O, jest już i piekło upadku. Umówiliśmy się ze Smugoniem, że dziś dam mu ostateczną odpowiedź. Opuścił nas pan profesor w najważniejszej chwili. Musiałem pani. Wielka szkoda. Oglądaliśmy uważnie i pilnie pański zamek, niestety, bez właściciela. Nie mogłem, otrzymałem telegram, że jego ekscelencja, pan minister, przyjeżdża. Co? A? Przyjeżdża? To co innego tutaj przyjeżdża? Przyjeżdża? Na serio? Przyjeżdża? Ajajajaj, co? I nic. Posłaliśmy z panią Smugoniową konie na dworzec. Pan Smugoń pojechał. Pan Smugoń pojechał? No dobre sobie. My wszyscy siedzimy tutaj, a pan Smugoń pojechał. Trzeba było, żeby ktoś z nas pojechał. Wszyscy powinniśmy byli pojechać. Zrobiliśmy rzecz niewłaściwą.
nietaktowną. O. Niby to jedno nas tłumaczy, że jesteśmy tutaj jako grupa ludzi pracująca prywatnie. Ale skoro minister do tej grupy przyjeżdża, to już ona nie jest grupą. Usprawiedliwimy się, bo przecie w istocie późnośmy się dowiedzieli. No, tak będzie łoskot, skoro posłyszy zamek posiedlić. Właśnie, będzie o czym mówić. Sprawa naszej prezentacji zejdzie na plan drugi. Trzeba tylko, żeby kolega Przełęcki zaświecił, co się zowie. Otóż to właśnie kolega Przełęcki. Teraz kolega ma głos. Ale trzeba wysokiego przybysza z miejsca ogłosić. A tak, i niechże i on staje do naszej pracy. Kolega Przełęcki rozwinie w całym blasku wielką ideę porębiańskiego zamku, wysnuje plan wielkiego dzieła, sprecyzuje przede wszystkim swe zamierzenia, a potem... Oczywiście profesor Przełęcki jako właściciel zamku. Nie ma potrzeby wskazywać koledze Przełęckiemu, co ma mówić. Sam wie doskonale, ale my panowie musimy podzielić rolę między siebie. Mówię tylko, że profesor Przełęcki zagaja. Nic nie będę zagajał. Znowu, dlaczego? Nic tutaj nie będę mówił. O darowiźnie zamku, tylko o tym. Szanowna pani, nie możemy naszej tutejszej zabawy, mistyfikacji i wakacyjnej dziecinady prezentować człowiekowi piastującemu wysoki urząd. Dziecinady, mistyfikacji, zabawy, wysoki urząd. Czyliż koledzy myślą na serio? Mówić z ekscelencją o farsie, o tym śnie poranku letniego, który tu odkrywaliśmy przed wjazdem na zamek. Nie rozumiem. Farsa? Ja nie rozumiem. Przepraszam, czy pan profesor odrzuca swą władzę nad zamczyskiem? Wkrótce wysoki gość nadjedzie, więc panowie musicie się naradzić. Z ofiarodawczynią gruzów zamkowych, co właściwie zamierzacie z tymi gruzami robić. Ja nie wchodzę w rachubę, ani nawet nie należę do rady. Co kolega mówisz? Więc wyzywanie mnie na darowiznę porębian było dążeniem do okrycia mnie śmiesznością? Do zrobienia ze mnie operetkowej figury? Nie bronię przecież teraz nikomu, żeby snuł ten poemat. Panie profesorze, co pan tutaj mówi? Co pan robi? Cóż takiego? Robię, czy mówię cokolwiek złego? Księżniczka, szlachetna opiekunka naszej szkoły, ofiarowała panu zamek, złożyła nawet deklarację, że go wyrestauruje. Tam już w przyszłym roku miały się odbywać wykłady, a przecież sam pan to mówił, teraz co? A nie przypominacie sobie państwo słów, które tu wyrzekł człowiek miarodajny? Administrator dóbr księżniczki, pan Bęczkowski. Owszem, pamiętamy, co mówił pan Bęczkowski, ale pamiętamy pańską odpowiedź. Otóż, moi państwo, pana Bęczkowskiego tutaj nie ma, więc możemy mówić otwarcie. On 100 razy ma rację. Słyszycie, koledzy, słyszycie? Niesamowite! To też byłbym chyba obłąkanym, odbudowując ten zamek. Idź! My sami go będziemy odbudowywać. Każdemu wolno. Kolego Edwardzie, nie macie prawa tak mówić. Nie masz prawa. Zastanów się, co mówisz i wobec kogo mówisz. Fircyk. Panie profesorze. Rachuję się ze słowami i powtarzam. Fircyk. A więc niechże sobie będzie. Fircyk. Bo fircyk chciał wybadać panie i panów, o ile są zdolne i zdolni do żywota w złudzeniach. Właśnie, że będziemy żyli tymi złudzeniami, które nam pan tutaj ukazywał. Bez tych złudzeń czymże byśmy żyć mogli? Istotą rzeczy, nie romantyką. Miała się tu rozpalić pochodnia nowego życia. Miała się tu zacząć ta głęboka orka, która da wiedzę i chleb wszystkim. Nawet ja nie byłam odepchnięta. Otóż dowiedzcie się państwo, że was oszukiwałem. Ja nie wierzę w skuteczność tej pracy. Kolega wierzy. Coś tu wygadywał. Deklamatorze! Zaraz. Po kolei spokojnie. Spokojnie. Że się komuś powie w nos deklamator, to jeszcze nic nie jest. To nic nie jest? Co się tu dzieje, panie profesorze Przełęcki? Ależ ten człowiek kpi sobie z nas. Ależ to wstyd słuchać. Nasze tutaj wykłady, oddziaływania, gadania, dobrego przyniosły niewiele, prawie nic, a złego w brud.
Ze skutków należy sądzić o wartości przyczyny. Kłamstwo! Zaraz, no to przykład wskazać! Poprzewracaliśmy w głowach ludziom prostym. Zburzyliśmy wszystko, co stało na miejscu. Przykład wskazać! Dowód! Wyśmienicie. Weźmy, ale w takim razie muszę mówić otwarcie. Wskazywać palcem. Panowie mnie zmuszacie. Ale Igor, proszę, pana stać na to. Co sobie masz żałować? Weźmy, dajmy na to. Takiego nauczyciela Smugonia. Co takiego? Był sobie człowieczyna cichy, nauczyciel przykładny, pracownik prowincjonalny, ale pilny. I jak się patrzy? A teraz co? No ciekawa, a teraz co? Zastrzegłem się, że mnie tutaj zmuszono. Chciałem mówić ogólnikowo, chowając szczegóły dla siebie. Skoro żądają dowodów, muszę dać dowody. No i jakież dowody pan profesor przytoczy na niekorzyść Smugonia? W gruncie rzeczy nie by nic. Zwróćmy jednak uwagę na to, czym ten człowiek jest teraz zajęty. Bóg wie czym. Wszystkim, tylko nie sprawami swego zawodu, tylko nie szkołą. Panie profesorze, temu człowiekowi można z pewnością niejedno zarzucić, ale nikt mu nie udowodni opuszczania się w pracy. Ja sama to mówię, panie profesorze, ja sama to mówię, choć to... To może dziwnie brzmi w moich ustach. Ja to mówię, bo to prawda. Zaraz. Państwo mnie nie rozumiecie. Nasze kursy miały rozwinąć w nauczycielach ludowych ich, że tak powiem, wartość szkolną. A rozwinęły w nich obok odrobiny znajomości gramatyki, geologii, historii, obok odrobiny wiadomości politycznych, niepomierną sumę ambicji. Rozwydrzyły ich, stworzyły w ich duszach karierowiczostwo. Na przykładzie mego męża, tego karierowiczostwa chyba pan profesor nie dowiedzie. Przeciwnie. Na nim właśnie mogę dowieść. Skoro posłyszał, że tu zjeżdża ekscelencja, wyskoczył na spotkanie niczym bystronogi jeleń. Dawniej byłby się trzymał na uboczu, byłby poczekał, może kto inny. Teraz jest pierwszy z nas wszystkich. To on właśnie opowiada teraz ekscelencji o tym wszystkim, co tu się dzieje. On wyśpiewuje o porębianach, o zamierzeniach, nie zapominając rzecz prosta o sobie. Panie Grzesowialwusz, i on tu nie pracował, a zresztą jest tu urzędnikiem, więc jest na miejscu. Gdyby nas tu nie było, gdybyśmy mu za dnia i w nocy nie świecili naszymi tytułami, pozycjami, aspiracjami, posadami i wysokimi miejscami na świecie, pracowałby na swojej grzędzie z pożytkiem. Nawet we śnie nie śniłaby mu się inna kariera. Podróż do Chin pana profesora Przełęckiego. Dowiedział się tego i owego, coś tam niedokładnie pochwycił i zepsuł się moralnie. Już teraz przez całe swoje życie, o ile tu zostanie, będzie się tu nudził, będzie sobie krzywdował i nic dziwnego. Innym pokazaliśmy świat, a każemy mu siedzieć w starym jego światku. Już mu to miejsce nie będzie pachniało, wierzcie mi. Jednym słowem, im mniej światła, tym lepiej, tak? Pytanie jest zanadto kategoryczne, żeby na nie odpowiedzieć. Niewątpliwe jest to, iż zachodzi potrzeba wyciągnięcia nad rzeszą tutejszych nauczycieli rąk jakichś mocnych, pokaźnych, wszechwładnych, które by z nich ściągnęły nasz szkodliwy urok. Zachodzi taka potrzeba, wiesz. Z najgłębszym zdumieniem słucham tego, co pan profesor tutaj głosi. Jest to coś absolutnie innego od wykładów w stolicy. Jest to jakieś przykre, bolesne, okropne samozaprzeczenie. Jestem w głębokiej rozterce. Chcę zapytać... Słucham. Czy pan przyjmuje darowiznę zamku? Skądże? Nigdy w świecie.
Ale są przecie ci panowie, gremium profesorów. Ja tu już nadmieniłam, że mogę ofiarować zamek tylko panu. Taki był mój kaprys. Dlaczegoż to, pani? Ja jeden miałbym być godnym tego zamczyska z grona tylu innych najbardziej godnych. Powiedziałam kaprys. Skoro to był tylko kaprys, odpowiadam kapryśnie. Zrzekam się zamku. Kaprys za kaprys. W takim razie posuwam mój kaprys jeszcze dalej. Cofam darowiznę w ogóle. Widocznie niedobro sprawy było podnietą do tej darowizny, lecz coś zgoła innego. Nie będę już dociekała, co mi pan profesor przypisać, raczej jako pobudkę mej ofiarności. O, po cóż dociekać? To rzecz oczywista, powszechnie znana. Doprawdy? Zaciekawił mnie pan. Skoro wszyscy wiedzą, powinnam i ja się dowiedzieć. Dowiedzieć się? Bardzo łatwo. Dość, żeby pani przypomniała sobie swe niedawne zwierzenia. Zwierzenia? Mierzły plotkarz. Plotkarz? Plotkarz. O, Pęczkowski. Czy pani zechce wrócić do siebie? Wracam do siebie. Konie czekają. Panie administratorze, trafiły mi do przekonania pańskie argumenty co do odbudowy zamku. Zrzekłem się tej wspaniałej posiadłości. Argumenty trafiły do przekonania? Aha! Wdałam się w nieswoje rzeczy pod względem prawnym. Cofnęłam darowiznę. Cofnęła pani darowiznę, aha! Nie, nasza droga opiekunka, nasza księżniczka nie może tak odejść. Ja wszystko wytłumaczę. Nie wiedziałam, z kim mówię, do kogo mówię. Panie Bęczkowski. Słucham. Od jutra. Tak jest. Stanowczo od jutra przystępujemy do odbudowy zamku Porębiany. Trzeba, żeby stanęło kilkudziesięciu ludzi. Mularzy, cieślów. Musimy zamek odbudować szybko i zupełnie. Pani, co słyszę? Szybko i zupełnie. Wszystkie ma oszczędności dolarowe poświęcam na ten kaprys. Pani, na Boga! Powiedziałam. Jak też długo potrwa ten nowy kaprys? Potrwa już przez wieki, panie profesorze. Zapraszam panów profesorów na przyszły rok do nowej siedziby w Porębiańskim zamczyku. Będziemy, pani, będziemy. Zapraszam. Na pewno będziemy. Nie żal panu? Nie żal panu tego świata, któryś nogami podeptał? Przecież łatwiej jest uchodzić z okolicy, którą się podeptało nogami, jak to pani obrazowo wyraża, niż z umiłowanego raju. Przecież i pani samej, gdyby miała ten kraj opuścić, łatwiej. Ja bym nigdy nie mogła opuścić tego świata, gdzie włożyłam moją duszę. Pani, to co porobił tutaj ten... Na łzy pani nie zasługuje. Właśnie w tym świecie przez pana tak zdeptanym na zawsze pozostanę. Przebłagam tych, przeciwko mu zawiniłam, wiedz pan. Przebłagam, zostanę na zawsze. Ręce sobie po łokcie urobię, naprawię wszystko. Niedoczekanie pańskie, żebyś miał triumfować. Smutne to, że tutaj wszystko robi się dla jakichś tam sentymentów. Nie sama pan staniesz do pracy. My wszyscy z tobą. My z tobą, paniusiu nasza, my z tobą. Ale co tam dużo gadać? Niech idzie na złamanie karku ten... Czy pani jeszcze tutaj zostaje? Nie, panie, jadę. Żegnam panu. Żegnam. Ze mną nie raczyła się pożegnać. Przyjechał! Przyjechał! Dlaczegoś ty wyskoczył na stację? Jak to wyskoczyłem? Nikogo tutaj nie było, więc pojechałem, pan. Profesor nie chciał jechać. Tu powinieneś był być. Na swoim miejscu. Pod twoją nieobecność. Pan profesor Przełęcki nazwał cię tutaj wobec wszystkich karierowiczem. Twierdził, żeś jest zepsuty. Obroń się. Powiedz panu Przełęckiemu, żeś nigdy karierowiczem nie był. Niewielką wyskrobałem sobie karierę. To tak się bronisz? Tak się bronisz, skoro nie umiesz sam, to ja cię zastąpię. Wiedz pan... Żeś trafił na prostych, ale uczciwych ludzi.
My nie mamy w duszach matactw i oszustw. Matactw, oszustw. Mówiłem o zwykłych ludzkich ambicjach, które u małżonka pani... Nic nie wiesz, co tutaj zaszło. Pan Przełęcki wszystko tu przewrócił do góry nogami. Księżniczka wyjechała bez pożegnania się z nami, bo taki narobił plotek. I to profesor! Wstyd! Wstyd! Plotki, nie plotki. Sama pani mówiła. Powtarzam panu w oczy. Wstyd! Pan nie ma nie tylko swojego zdania, ale zwyczajnej powściągliwości języka. Wstyd! Że się tam człowiekowi to i owo wymknie, zapewne jest to wada, ale któż z nas jest bez winy? To jest ten sam człowiek, który nas tu tak olśniewał. Jeżeli pani Boże. Zrobiłem przykrość, to przecie nieumyślnie. Gotów jestem przeprosić, odwołać. Przeprosić? Za to, co pan tutaj zrobił. Dzieci są z tamtej strony szkoły. Tu je przyprowadź i niech się zaśpiewają przed ministrem. Idź. Jakaż to zmiana. Zmiana. Panie profesorze. Ja... Czegóż jeszcze? Widziałem w oczach mojej żony, widziałem jej twarzy, szczęście moje, ja ją znam, panie. Wszystko zrobiłem, co przyobiecał. Przed niczym się nie cofnąłem. Złotą sławę swoją podeptałem nogami, bo takie są moje obyczaje. Panie mój... Pójdę teraz stąd i oko wasze już mnie nie zobaczy. Pójdę w swoją stronę, ale wasan pamiętaj. Masz tu teraz za siebie i za mnie robić, com ja zaczął. Tak robić, jakem zaczął. Wszystko, com zaczął, za dwóch masz robić. Będę. Chociaż mię tu nie będzie, będę patrzał na pańską pracę. A jeśli byś ustał albo psuł, o niewiadomej godzinie przyjdę i zabiorę tę kobietę jak swoją. Nie ustanę, panie. Za 12, za 3, za 10 będę robił. Ile mi starczy sił i rozumu. Rozumem będą tamci. Profesorowie, pan masz robić. Ile w tobie sił? Przysięgam. Teraz do roboty. Do roboty. Pamiętaj. Uciekła. Przepiórki. Z okazji 150. rocznicy urodzin Stefana Żeromskiego wysłuchali państwo radiowej realizacji jego sztuki pod tytułem Uciekła mi przepióreczka w reżyserii Pawła Łysaka. Wystąpili w roli profesora Przełęckiego Daniel Olbrychski, jako Smugoń Jarosław Gajewski, Smugoniowa Danuta Stenka, księżniczka Sienia Wianka Ewa Wiśniewska oraz Cezary Karpiński, Jerzy Bończak, Jan Prochyra i Gustaw Ludkiewicz. Realizacja akustyczna Andrzeja Brzoski. To było nagranie z 1996 roku. Doktor Radostowiec, o którym tyle... Co tyle? Przewraca kamienie, pastwiska, podorywki, a szczególnie wzgórza całej okolicy. Przynajmniej chce przewrócić wszystkie ustalone o niej pojęcia tutejsze. Niestety, jesteśmy tutaj tak zacofani, że nawet ustalonych pojęć w tej dziedzinie wcale nie posiadamy. Sami nie wiemy, co posiadamy. Właśnie. Nie sądzę, łaskawa pani, żeby tak źle było z tą okolicą. A co do moich przewrotów, to mieszkańcy mogą być spokojni.
Wszystko zostanie na miejscu. Kamienie, pastwiska, podorywki. A gdzież jest nasza kochana gospodyni, pani Smugoniowa? Bez niej jak bez słońca. Zajęta jest jeszcze wyprawianiem dziatwy. Zaraz tu będzie. Doktor Kliniewicz, antropolog. Jestem doktor filozofii Ciekocki, nauczyciel gramatyki. Jakże jestem szczęśliwa, poznając panów, witając panów w tej szkole. Jeszcze tylko dwóch z serii najciężej uczonych. Doktor Wilkosz, nasz sławny historyk. Bardzo mi miło. A to doktor Zabrzeziński, niestety historyk sztuki. Do usług. On to właśnie odkrył porębiany. Ach, więc to panu profesorowi zawdzięczamy te szczegóły o naszej kochanej ruinie, te prawdziwe rewelacje, które mi w krótkości powtórzył właśnie profesor Edward. Pewnie wszystko poprzekręcał według swojej zasady względności. Porębiany same mówią za siebie każdym złomem ciosu, każdą skarpą, sklepieniem, kształtem okna. Przepyszny zamek. I taki oto zamek w ruinie. O los, los. Jest nasza pani Dorotka. Jestem. No to może byśmy usiedli, wprawdzie nie ma na czym. Zaraz przyniosę krzesła od siebie. Dziękuję, moglibyśmy tutaj w ławkach usiąść. O? W ławkach? A tak, tak, że to w szkole. Przed chwilą siedzieli tutaj nauczyciele, ludowi nasi słuchacze. Ciekawa jestem, czy też w tym roku ilość słuchaczów powiększyła się. Bardzo. Musieliśmy ograniczyć ilość przyjętych. Zgłoszeń mieliśmy ogrom. Z całej naszej prowincji koledzy pośpieszyli ze zgłoszeniami. Gdzież byśmy mogli pomieścić tylu ludzi? Bo teraz mieszczą się w chłopskich izbach. Jak mogą. Do dzieła, koledzy, do dzieła. Do dzieła, powiada nasz dziejopis. Dobrze? Ułatwię panom początek, który jest zawsze i wszędzie najtrudniejszy. Chodzi o zamek, o porębiany. O porębiany, złota księżniczko, o porębiany. A więc do dzieła. A więc o cóż chodzi, no, mówmy otwarcie. Jesteśmy ludźmi jednego ducha. Gdyby nasz zespół pracujący tutaj w lecie z tak dobrym rezultatem posiadł ten stary, nieużyteczny zamek, gdybyśmy się mogli tam roztasować... No przede wszystkim tam zmieściliby się wszyscy nauczyciele ludowi naszej prowincji. Mogliby mieć w porze letniej za darmo pomieszczenie, noclegowisko podczas kursu. Aha, znakomicie, w tych dolnych salach, znakomicie. W jednej z tych mnóstwa pustych jam, o, z czasem kiedyś w sal założyłoby się laboratorium i muzeum geologiczne tej okolicy. Ludzie zwiedzający nauczyliby się patrzeć na rzeczy, rozumieć te bezcenne wartości, po których depcą bezmyślnie, albo które niszczą jak wandale. Małą jakąś izdebkę dla antropologa. W największej sali urządzi się kinematograf naukowy, głównie przyrodniczy. Jednym słowem, zgarniamy z całej tej okolicy wszystko, co nasza wiedza uzna za wartość. Wszystko, co na tej przestrzeni godne jest myśli, i wciągamy do zamczyska porębiańskiego. A w zamian dajemy tejże okolicy ze starego rumowiska 100-kroć, 1000-kroć, 1000-kroć więcej niż ta okolica nam dostarczy. Damy jej wszystko. Damy jej wiedzę o sobie i o swym jestestwie. A więc? Cóż ja mam począć? Czyliż po tym, co tutaj panowie mówili, ja jedna śmiałabym podnosić głos. To są moje porębiany, ale nie ma tutaj mojego administratora, właściwie opiekuna od dzieciństwa pana Bęczkowskiego. W sprawach majątkowych nic nie robię bez jego rady, a właściwie bez decyzji. Owszem, pan administrator jest we wsi, w kancelarii, na leśnictwie. Jest pan Bęczkowski, to doskonale się składa. Trzeba go poprosić tutaj. Czy mogę pójść po pana administratora? Proszę, proszę, bardzo proszę. Zanim pan Bęczkowski postawi nam tutaj swe twarde weto, bo je pewnie postawi, czy pani sama własną mocą i władzą? Kujemy żelazo, póki gorące. A więc tak. Ja, Celina Sieniawianka, darowuje starą ruinę zamku zwanego Porębiany, który leży w granicach moich tutejszych folwarków,
Panu doktorowi Przełęckiemu. Przełęckiemu. O nie, co to, to nie. Nie mnie pani, lecz naszym kursom wakacyjnym. Zespołowi profesorów i uczniów kursu wakacyjnego. Nie. Od pana profesora Przełęckiego dowiedziałam się przed rokiem o idei tych wykładów z publicznych prelekcji. On właśnie pierwszy w roku zeszłym wykłady tutejże z niemałym trudem organizował. Patrzyłam na to. Więc jemu tylko tak, proszę panów, ruderą czy też z tą ideą. Znakomity pomysł. Idziemy. Niech żyje księżniczka! Niech żyje! Niech żyje. Niech żyje. Proszę państwa, wszyscy jak tu jesteśmy, my ludzie nowi, my najnowsi, my jutrzejsi, my przyszli, złożymy wizytę cieniom zamarłej oligarchii. Idziemy. 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 Bardzo proszę. Wszyscy. Proszę. Proszę. Nie. No, dlaczego pani po mnie przysłała? Byliśmy już za wsią, gdy nas jadących w breku dogonił jakiś człowiek. Powiedział, że pani kazała, żebym koniecznie i niezwłocznie wrócił do szkoły. Dlaczegoż to? Wszyscy nas tam, nie wykluczając męża pani, posądzają o schadzkę. Telegram. Do mnie? Tak. A co to za telegram? Od kogo? Od ekscelencji. A, naprawdę? O cóż chodzi? Upoważnił pan profesor mego męża i mnie do otwierania telegramów i listów w sprawie kursu, więc otwarłam. Tak, no, naturalnie. A więc przyjeżdża. I to dzisiaj. Słyszy pani? Pani Dorotko, dzisiaj. Przyniesiono ten telegram w jakieś 10 minut po odjeździe państwa w tym breku i kazałam temuż człowiekowi z poczty gonić brek i pana prosić o przybycie do szkoły. To on prosić przerobił, nakazać. No dobrze, ale jak tu pogodzić wszystko? No dziś przyjeżdża. Pociąg przychodzi za 2 godziny. Pan profesor pojedzie stąd za jakieś 3 kwadransy. Nie starczyłoby czasu na zwiedzenie zamku i powrót. Żarecki zajedzie tutaj przed szkołę. Na stację jedzie się niecałą godzinę. Zdąży pan w samą porę. Doskonale. No dziękuję pani. Już to pani Dorota zawsze wszystko załatwi ponad wszelką pochwałę. W tym wypadku obok obowiązków publicznych kierowały mną pobudki bardzo egoistycznej natury. Egoistycznej? Doprawdy? Chciałam pana troszeczkę oderwać od jego zapalczywej wielbicielki. Gdzie jest moja zapalczywa wielbicielka? Która to? Udaje pan profesor. Udaje, że nie wie. Pani. Pomimo mojej skromności znanej w kraju i za granicą, muszę wyznać właśnie w pokorze ducha, iż wielbicielek mam taki nadmiar, że ma fła. Nie wiem. Ależ, panie profesorze, księżniczka. Tak, księżniczka? Tutejsza? Powiatowa? A nawet, że tak powiem, gminna? Pan profesor jest... albo wielkie dziecko, albo wielki filut. Jestem i dziecko niewinne, i filut, nie lada. Ta nasza smugoniowa dała mi od niechcenia do zrozumienia, no, że przyjaźni się z ową księżniczką. Przyjaźni się z księżniczką? Nie. A ona tam jest przed szkołą? Kto? No ta, mówię, smugoniowa. A jest, Jasieniu, jest. Ale ty sobie po próżnicy złotej główki smugoniową nie zabrałeś. Najprzód to nie pasuje, żeby tu oczy przewracać, to sobie wyperswaduj. W mieście możesz, a tu uważasz, panie profesorze, nie. No, zrozumiano? O, te piękne, łagodne, powabne, pociągające oczy. Rzeczywiście smugoniowate. Umieszczasz w budżecie swoich wakacyjnych przyjemności? No. To należy do dziedziny twej antropologii, no powiedz mi, Antoś. Mój kochany, oczy ma ładne i cała jest śliczności. Ale co z tego, żebyś ty był, albo żebym ja był podobny do tego Przełęckiego, to może by tam spojrzała w naszą stronę. Teraz to patrzy na mnie, a widzi Przełęckiego. Żeby stał za nią z tyłu, z boku, a nawet za drzwiami. Robicie z Przełęckiego jakiegoś bożka.
Apollina. A ty Apollina, bracie, nie przypominasz ani Amfasa, ani Sprowizmu. Nie mam pretensji. No i słusznie. Niekoniecznie znowu trzeba być Apollinem, żeby mieć jakie takie powody. Chcesz się czymś pochwalić? Nie, pochwalić, nie pochwalić, ale mogę ci opowiedzieć, jeśli ciekawe. Otóż... Idą tutaj. Przełęcki peroruje. Księżniczka, księżniczka, wielkie słowa, to jest po prostu mój antropologu podstarzałe pudełeczko. O, panowie profesorowie, przyjęli już jaśnie pannę. Komedia, słowo daję, że komedia. Każą nam, profesorom uniwersytetu, ludziom poważnym, widać jakąś tutejszą arystokratyczną znakomitość, jak gumiennym ekonomom i fornalom z jej majątku. A, mogliście, koledzy, oprzeć się, nie pójść. Dlaczego żeście poszli? Dlaczegośmy poszli? Przełęcki kazał, więc poszliśmy. Przełęcki kazał, ja nie rozumiem. My z Kleniewiczem nie poszliśmy tam wcale i kwita. No tak, no cóż, mnie mogą obchodzić życzenia albo rozkazy Przełęckiego. W ogóle nie podoba mi się to burmistrzowanie Przełęckiego. Przybiera tony jakiegoś nad nami rektora czy dziekana. Ja nie chciałem mówić przy tym nauczycielu Smugoniu. Trzeba rozmówić się otwarcie, szczerze z Przełęckim. Niech sobie sam skacze koło tej panny. A my co? Ależ koledzy zapominają, dlaczego on skacze. Koledzy raczą zwrócić uwagę. Cel jest niemały. Może przeszkadzamy, przepraszam. Pozwoli pani przedstawić sobie nasze ciało. Oto geolog. Mogę zrzec się tego zamku. Czy zgoda? Panie doktorze? O, róbże tu, co chcesz. Witam państwa. Och, panie Karolu, naważyłam tutaj piwa. Oho. I drżę. Ja zaczynam drżeć. Nie mam wcale pragnienia na to piwo. W tutejszej szkole odbywają się podczas lata wykłady dla nauczycieli wiejskich. Wykładamy tutaj my, profesorowie uczelni wyższych zapewne. Zresztą pan dobrodziej wie. Wiem. Darowałam jednemu z profesorów, głównemu inicjatorowi inwazji oświatowców na naszą okolicę, naszą poczciwą ruinę, zamek Porębiany. Co za... Zamek, ruinę, Porębianek? Pani? Zamek? Po cóż to ubogojca? Właśnie tam będą się odbywały wykłady. Wykłady? W tej ruderze na Jalowcowej Górze? Rudera, której jestem właścicielem, zamieni się na wspaniały gmach szkolny, gdy ją się wyrestauruje. Poczytuję za swój obowiązek uprzedzić panie i panów, że myśl o jakiejkolwiek restauracji części zamku wymagałaby kapitałów tak olbrzymich, iż jest to po prostu senne marzenie. Zobaczy się, panie Karolu, zobaczy się. Dla mnie ta sprawa i dziś jest oczywista. Pan jest moim opiekunem od dzieciństwa. Pan najlepiej strzeże i przysparza mi wszelkiego dobra. Ale, panie Karolu, musimy odrestaurować zamek. Co? Czy to ja mam restaurować? No niech pan powie. Któż? No, ja tym panom nic nie ofiarowywałem. No ale ja samowładnie ofiarowałam Porębiany. Musimy oddać zamek jako budynek mieszkalny. Nie, no to prawdę, można oszaleć, słysząc takie rzeczy. Stare hasło, zastaw się, a postaw się. Postawimy się, panie Karolu. Nie, jako administrator i opiekun, jeśli nie osoby, to majątku księżniczki Sienabianki, którą, że tak powiem, na ręku wypiastowałem uroczyście i głośno. Wobec wszystkich protestuję. Oto wszystko, co mam do powiedzenia. Polecimy wyryć ten protest na marmurowej tablicy w głównej sieni naszego zamku Porębiany. Ponieważ sprawa jest dokonana, a sam obiekt darowizny nie wszystkim może dokładnie znany, proponuję, abyśmy wszyscy udali się do zamczyska. Obejrzymy je dokładnie, zbadamy szczegóły, zapoznamy się na miejscu z tą